1932 roku Charles Lindbergh był u szczytu popularności, stanowiąc wzór dla sympatyków lotnictwa. Jak doszło do tego, że chęć odpoczynku od codzienności i sławy zamieniła się w koszmar? Co stało się z małym synkiem celebryty, stawiając na nogi cały kraj? Przedwojenna kronika kryminalna. Zapraszam, Kamil Barnowski. Przed dalszą częścią podcastu mam przyjemność przedstawić Wam partnera dzisiejszego odcinka, którym jest audioteka.pl. Dobrze opowiedziane historie. Miniony tydzień spędziłem w towarzystwie audioserialu Narutowicz, który odsłuchałem w ramach subskrypcji Audioteka Club. Ta superprodukcja poświęcona jest tragicznej historii pierwszego prezydenta Polski, Gabriela Narutowicza. Świetny scenariusz, wspaniali aktorzy, a do tego muzyka w wykonaniu warszawskiej orkiestry sentymentalnej, która w doskonały sposób wprowadza słuchaczy w mrok tej opowieści. To wszystko składa się na prawie 5 godzin rewelacyjnego słuchowiska, opartego na faktach. Idealna propozycja dla miłośników historii i podcastów kryminalnych. Audioserial Narutowicz, tak jak wspomniałem, jest dostępny w serwisie audioteka.pl. W opisie odcinka czeka na Was promocyjny link, dzięki któremu otrzymacie 30 dni darmowego dostępu do subskrypcji Audioteka Club. W ramach tej specjalnej oferty zyskacie dostęp do gigantycznego archiwum 17 tysięcy audiobooków, oryginalnych audioseriali i superprodukcji. Miłego słuchania! Charles Lindbergh urodził się w 1902 roku w Detroit. Mimo iż jego ojciec był prawnikiem i kongresmenem, a matka uczyła chemii w szkole średniej, on sam nigdy nie był wybitnym uczniem. Nie pomagał w tej kwestii fakt, że z uwagi na obejmowane przez jego ojca stanowisko, rodzina często zmieniała miejsca pobytu, a młody Charles musiał zmieniać szkoły. Mimo braku talentu do nauki, od najmłodszych lat miał dryg do prowadzenia pojazdów. Już w wieku 11 lat usiadł za kierownicę samochodu, świetnie odnajdując się w tej roli. W tamtych czasach prawo jazdy nie było wymagane, nic więc nie stało na przeszkodzie. W szkole średniej sytuacja wcale się nie poprawiła. Lindbergh zdawał sobie sprawę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że przez swoje słabe stopnie nie będzie w stanie ukończyć szkoły. Wiele zmieniło przystąpienie USA do I wojny światowej. Z uwagi na to, że wielu rolników służyło w wojsku, brakowało rąk do pracy na farmach. Placówka, do której uczęszczał Charles, przyznawała więc dodatkowe punkty akademickie osobom, które zgłaszały się do pomocy. Chłopak nie zastanawiał się długo i chętnie dołączył do akcji. Młody Lindbergh próbował dostać się do oficerskiej szkoły lotnictwa. Z uwagi na zakończenie wojny liczba miejsc została zredukowana, co uniemożliwiło mu w tamtej chwili obranie takiej ścieżki. Zdecydował się na studiowanie inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Wisconsin. Ta droga szybko dobiegła końca. Już po 3 semestrach zrezygnował z wybranego przez siebie kierunku. Ważnym elementem w jego edukacji był udział w studium wojskowym, gdzie udało mu się zdobyć uprawnienia podchorążego pod oficera rezerwy. Charles nie spoczywał na laurach i mimo przeszkód nadal podążał w kierunku, który fascynował go najbardziej, w kierunku lotnictwa. Kolejnym jego krokiem było zapisanie się na płatny kurs mechaniki samolotowej. Ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Już po 2 tygodniach młody Lindbergh miał okazję po raz pierwszy lecieć samolotem, wtedy jeszcze jako pasażer. Nie musiał jednak długo czekać na swoją szansę. Po zaledwie miesiącu od rozpoczęcia kursu zasiadł za sterami i odbył swój pierwszy lot jako pilot. Nie było wątpliwości co do tego, że miał ogromny talent i jeszcze większy zapał do latania.
przez kolejny rok pracował jako kaskader oraz mechanik samolotowy. W końcu w 1923 roku uzbierane przez młodego pilota oszczędności pozwoliły mu na zakup własnego samolotu Curtiss JN4. Był to dwupłatowy samolot treningowy i bojowy, produkowany podczas I wojny światowej. Wykorzystując swoje kaskaderskie doświadczenie, Charles zaczął występować na pokazach samolotowych jako pilot wyczynowy. W 1925 roku ukończył kurs kadetów, osiągając najlepsze wyniki. Rok później zatrudnił się jako pilot poczty lotniczej z St. Louis w stanie Missouri, odbywający loty do Chicago. Wbrew pozorom, ta praca wcale nie należała do najłatwiejszych. Ze względu na często bardzo złe warunki pogodowe, a także brak lotnisk do lądowania awaryjnego, kursy były bardzo niebezpieczne. Według źródeł poczta lotnicza zatrudniła 40 pilotów, a 31 z nich straciło życie w ciągu pierwszych kilku miesięcy od rozpoczęcia pracy. Mimo doświadczenia i niezaprzeczalnych umiejętności, Lindbergh również nie uniknął katastrof. Wypadkowi uległy dwa pilotowane przez niego samoloty, rozbijając się podczas lotu. On sam w obu przypadkach uratował się przy pomocy spadochronu. W owym czasie Raymond Ortega, nowojorski magnat hotelowy, a zarazem wielki fan lotnictwa, postanowił ufundować nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów dla osoby, która jako pierwsza przeleci trasę z Paryża do Nowego Jorku lub odwrotnie, bez międzylądowania. Charles, usłyszawszy o tym, ani przez chwilę się nie wahał. Przeszkodą w jego udziale w tym wyzwaniu był jednak brak funduszy na nowy samolot i jego przebudowę. W tym celu młody pilot postanowił zdobyć sponsorów, co szybko mu się udało. Jako pierwsi próbę zdobycia nagrody podjęli francuscy weterani wojenni. Lot zakończył się jednak katastrofą, a jej miejsce i przyczyna do dziś nie są znane. Mimo niepowodzeń kolejnych śmiałków, Lindbergh wcale się nie zniechęcał. W końcu udało mu się zdobyć odpowiednią maszynę, która została nazwana Spirit of St. Louis i mógł zaplanować swoją próbę. 19 maja 1927 roku odbył się pierwszy i jedyny lot próbny przed rozpoczęciem wyzwania. Po udanym kursie Charles postanowił spróbować swoich sił już kolejnego dnia. Tym samym 20 maja o godzinie 7:40 jego maszyna wzbiła się w powietrze. Wystartował z lotniska Roswell Field na Long Island, zabierając ze sobą jedynie butelkę wody, kilka tabliczek czekolady oraz kanapki. Za jego środki bezpieczeństwa stanowiły nadmuchiwana gumowa łódka oraz race sygnalizacyjne. Pilotowanie tej maszyny nie należało do najłatwiejszych, a fotel pilota był bardzo niewygodny. Te niedogodności nie okazały się przeszkodą, a wręcz przeciwnie. Lindbergh uważał, że dzięki temu mógł zachować przytomność podczas tak długiego lotu. Zbyt komfortowe warunki mogły sprzyjać zaśnięciu. Lot trwał 33,5 godziny i zakończył się sukcesem. Charles Lindbergh pokonał 3600 mil, co daje około 5800 km i wylądował w Paryżu 21 maja o godzinie 22:24, tym samym przechodząc do historii. Na lotnisku przywitały go wiwatujące tłumy. Za swój wyczyn otrzymał nie tylko nagrodę Ortega, ale także order Legii Honorowej z rąk prezydenta Francji. W drodze powrotnej do Stanów Zjednoczonych zatrzymał się w Londynie, gdzie został przyjęty przez samego króla Jerzego V. Po wszystkim pilotowi został nadany przydomek Samotny Orzeł. Po powrocie do kraju życie młodego pilota diametralnie się zmieniło. Zyskał ogromną sławę i uznanie, a parada na jego cześć, która odbyła się 13 czerwca 1927 roku w Nowym Jorku, zgromadziła 4 miliony uczestników. Kolejne miesiące Charles spędził na lataniu po USA oraz Meksyku swoim samolotem Spirit of St. Louis, odwiedzając kilkadziesiąt miast.
Spotykał się z ludźmi, promował lotnictwo, a także odbierał liczne nagrody i odznaczenia. Lotnictwu przysłużył się także w inny sposób. Zaprojektował zegarek, który miał pomóc pilotom i ułatwić nawigację. Projekt został przyjęty przez szwajcarskiego producenta, a zegarki tego typu produkowane są po dzień dzisiejszy. Podróże Lindberga przysłużyły się również jego prywatnemu życiu. Podczas jednej z nich, odwiedzając ambasadora USA w Meksyku, Dwighta Morrowa, poznał jego córkę Anne. Oboje byli nieśmiali, jednak od razu między nimi zaiskrzyło. Przez kolejne miesiące Charles kontynuował swoje podróże, aż w końcu po zakończeniu misji pożegnał się ze swoim samolotem, oddając go w ręce Muzeum w Waszyngtonie, gdzie można go oglądać do dziś. Para ponownie spotkała się w 1928 roku, a sława mężczyzny nadal była ogromna. Nic więc dziwnego, że szybko pojawiły się plotki o ich romansie. Wkrótce ogłoszone zostały zaręczyny 27-letniego pilota z 23-letnią studentką literatury, a ślub odbył się w 1929 roku. Charles szybko zaszczepił swojej żonie miłość do lotnictwa, zabierając ją w liczne podróże, a nawet ucząc ją pilotowania. Sława i rozpoznawalność Lindberga wcale nie malała, więc chwile, które spędzali w powietrzu, dawały im odrobinę prywatności, z dala od blasku fleszy. Nazwano ich pierwszą parą niebios. Niedługo po ślubie Anne zaszła w ciążę. Jednak nawet ten stan nie powstrzymał jej przed towarzyszeniem mężowi w podniebnych podróżach. Pilot, chcąc zapewnić rodzinie godne warunki do życia oraz miejsce, w którym zaznają więcej prywatności i spokoju, zakupił ogromną działkę w pobliżu Hopewell w stanie New Jersey, gdzie miał powstać ich dom. W czerwcu 1930 roku na świat przyszedł pierworodny syn pary, Charles Lindbergh Jr. Już po 13 miesiącach od jego urodzenia, zostawiając dziecko pod opieką rodziców N, małżeństwo wyruszyło w swoją kolejną podróż – lot do Chin nad Pacyfikiem. Przygoda Lindbergów zakończyła się w Szanghaju, gdzie ich samolot został uszkodzony. W tym samym czasie nadeszła przykra wiadomość o śmierci ojca N. Nie mogąc wrócić aeroplanem, pokonali trasę do USA drogą morską. W styczniu 1932 roku rodzina w końcu przeniosła się do swojej ogromnej posiadłości, położonej na skraju lasu, z dala od zgiełku miasta i ciekawskich oczu. Ich szczęście nie trwało jednak długo i zostało niespodziewanie przerwane w bardzo brutalny sposób. Nocą 1 marca 1932 roku pogoda była koszmarna. Wiał silny wiatr i szalała burza, co w domu Lindbergów, oddalonym od innych zabudowań, znajdującym się w otoczeniu drzew, było mocno odczuwalne. O godzinie 22:00 do siedzącego w swoim gabinecie Charlesa zapukała niania jego synka, która szukała chłopca. Kobieta, zaglądając do pokoju maleństwa, zastała puste łóżeczko. Mężczyzna poinformował ją, że dziecko musi być z jego żoną. Opiekunka zaprzeczyła, twierdząc, że N właśnie bierze kąpiel. Ta informacja wzbudziła w nim niepokój. Natychmiast udał się z nianią do pokoju na piętrze. Widok, jaki zastał, sprawił, że niepokój przerodził się w przerażenie. Na podłodze znajdowały się ślady błota, prowadzące do okna, które było otwarte na oścież. Na parapecie leżał list, świadczący o tym, że 20-miesięczny Charles Jr. został uprowadzony. List zawierał informacje o tym, że chłopiec jest bezpieczny i wróci do domu cały i zdrowy po przekazaniu 50 tysięcy dolarów okupu w banknotach o różnych nominałach. Z treści wynikało również, że za kilka dni rodzina zostanie poinformowana o miejscu, w którym ma zostać przekazana gotówka.
Na dole kartki widniał znak, który miał pojawić się również na drugim liście i świadczyć o jego prawdziwości. Wiadomość sporządzono bardzo niestarannym pismem z licznymi błędami ortograficznymi i wtrąceniami w języku niemieckim. Wyglądała tak karykaturalnie, jakby ktoś celowo próbował kaleczyć pismo, aby autor wiadomości był niemożliwy do zidentyfikowania. Przerażony i wstrząśnięty sytuacją pilot natychmiast wszczął alarm. Wezwał policję, a sam, chwytając za sztucer, ruszył przeszukać okolice domu, co nie przyniosło jednak żadnego rezultatu. Służby pojawiły się na miejscu niezwykle szybko, a na ich polecenie zamknięto pobliskie drogi. Po przeszukaniu posesji okazało się, że pod oknem pokoju chłopca znajdowała się drabina, która wyglądała, jakby skonstruowano ją w pośpiechu. Jeden ze szczebli był złamany. To właśnie tą drogą porywacz dostał się do środka, a później wyszedł, zabierając ze sobą dziecko. Błoto zostawione na podłodze pokoju skrywało ślady butów. Policji nie udało się jednak znaleźć wyraźnego odcisku podeszwy. Nigdzie nie było także odcisków palców, ani wewnątrz domu, ani na zewnątrz. Odbitek linii papilarnych nie zlokalizowano również na drabinie. Świadczyło to o tym, że sprawca dobrze się przygotował. Wieści o porwaniu natychmiast rozeszły się po całym kraju. W śledztwo zaangażowana była nie tylko policja, a także FBI oraz służby celne. Kolejnego dnia wiadomość dotarła do samego prezydenta Herberta Hoovera, który włączył do działań Departament Sprawiedliwości. Jedna z gazet użyła nawet słów, iż jest to największa tragedia od czasów zabójstwa prezydenta Lincolna. Dowodem na to, jak ogromny rozgłos zyskało to zdarzenie, był również fakt, że w temacie wypowiedział się sam Albert Einstein. Porwanie syna Lindberga nie jest oznaką braku prawa czy upadku organów ochrony porządku publicznego. Porwanie tego chłopca jest dowodem braku rozsądku w rozwoju naszego społeczeństwa. Kolejną osobą, która oferowała swoją pomoc, był słynny Al Capone. Odsiadywał wówczas wyrok w więzieniu, a w zamian za pomoc w poszukiwaniach porwanego chłopca oczekiwał skrócenia swojej kary o połowę. Jak wypowiedział się w jednym z wywiadów. Mogę sobie wyobrazić, jak czułbym się ja sam i moja żona, gdyby to nasze dziecko zostało uprowadzone. Nie wiadomo, ile w tej propozycji słynnego bossa było szczerych chęci i współczucia, a ile wyrachowania i upatrywania szansy na wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. W ciągu kolejnych dni działania ani na chwilę nie ustawały. Plakaty skierowane do osób mogących posiadać jakiekolwiek informacje o losie maleństwa zostały rozwieszone w całym kraju. Każdy trop był skrupulatnie badany, aby żaden szczegół nie umknął uwadze śledczych. Ann Lindberg, matka chłopca, zwróciła się do porywaczy z apelem, informując ich o chorobie dziecka. Błagała o odpowiednią opiekę i dietę dla chłopca, a także podawanie wymaganych leków. Władze New Jersey również nie pozostały obojętne na przerażające wydarzenia. Została ufundowana nagroda $25,000 dla osoby, która dobrowolnie odda dziecko z rozpaczonym rodzicom. Charles Lindberg wraz z żoną także zaoferował ze swojej strony nagrodę $50,000. W sprawę niespodziewanie zaangażował się emerytowany nauczyciel z Nowego Jorku, dr John Cordon. Przejęty sytuacją postanowił dodać od siebie jeszcze $1,000 nagrody, ale nie była to jedyna forma pomocy z jego strony. Cordon zaoferował, że zostanie pośrednikiem między rodziną a porywaczami. Za pomocą apelu zamieszczonego w gazecie prosił o zwrócenie dziecka rodzicom, a także podał swój adres, aby przestępcy mogli kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z nim. Charles Lindberg wyraził zgodę na takie działania. Kilka dni później pojawiły się kolejne listy od porywaczy. Wyrazili oni swoje niezadowolenie z faktu, iż o całym zdarzeniu została poinformowana policja.
Nie wystosowali jednak z tego tytułu żadnej groźby. Poinformowali także, że dziecko ma się dobrze, a wspomniana przez jego matkę dieta jest przestrzegana. Wiadomość zawierała również żądanie zwiększenia kwoty okupu. Przestępcy oczekiwali już nie 50, a 70 tysięcy. Finalnie kwota wzrosła do 100 tysięcy dolarów. List otrzymał także emerytowany nauczyciel. Porywacze wyrazili zgodę na jego udział w pośredniczeniu w sprawie. Pismo było takie samo, jak to, które widniało na poprzednich wiadomościach. Stąd nie było wątpliwości, że do mężczyzny zgłosili się prawdziwi sprawcy. Do pierwszego spotkania doszło nocą, 12 marca, na cmentarzu Woodlawn. Cordon nie zabrał ze sobą pieniędzy, chcąc najpierw sprawdzić, czy osoby, z którymi koresponduje, na pewno są prawdziwymi porywaczami. Zależało mu również na uzyskaniu dowodu, że Charles Lindbergh Jr. jest cały i zdrowy. Mężczyzna, który zjawił się w umówionym miejscu, stał w cieniu grobowców, co uniemożliwiało dostrzeżenie jego rysów twarzy. Kiedy jednak się odezwał i przedstawił jako John, wyraźnie słyszalny był jego niemiecki akcent. Zapytany o dowód na to, iż chłopiec żyje, porywacz odparł: dziecko żyje. Dam wam dowód. 16 marca Lindbergowie otrzymali paczkę ze śpioszkami ich pociechy. Nieznajomy posiadał również wiedzę o szczegółach porwania, co utwierdziło emerytowanego nauczyciela w przekonaniu, że ma do czynienia z właściwą osobą. Do kolejnego spotkania doszło również na cmentarzu, nocą 2 kwietnia. Tym razem Cordon nie był sam. W samochodzie czekał na niego zrozpaczony ojciec chłopca, który miał przy sobie naładowany rewolwer. Pośrednik zgodnie z poleceniem rodziców porwanego nie miał jednak zamiaru spełnić oczekiwań porywaczy. W zamian za informacje o miejscu, gdzie przebywa chłopiec, zaoferował im 50 tysięcy dolarów. Numery seryjne przekazanych w ramach okupu banknotów zostały przekazane przez policję we wszystkie możliwe miejsca, takie jak sklepy, banki czy inne punkty usługowe. Mężczyzna przedstawiający się jako John przyjął pieniądze i poinformował, że dziecko znajduje się na łodzi o nazwie Nelly w pobliżu Massachusetts. Ta wiadomość wzbudziła ogromne nadzieje w ojcu porwanego. Liczył, że po miesiącu rozłąki nareszcie będzie mógł zobaczyć swojego synka. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalna. Mimo bardzo dokładnych poszukiwań, wskazanej łodzi nigdy nie odnaleziono. Szybko stało się jasne, że informacje przekazane przez porywacza miały niewiele wspólnego z prawdą. Działania służb trwały nadal, lecz z każdym kolejnym tygodniem szanse na odnalezienie Charlesa Juniora, całego i zdrowego, drastycznie malały. Policja wciąż wierzyła, że porywaczy uda się namierzyć dzięki okupowi. Pomijając spisanie numerów seryjnych, przekazane banknoty miały wkrótce zostać wycofane z obiegu i ich wymiana była konieczna w ciągu roku. Jednak i to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Zrozpaczony ojciec był tak zdeterminowany, że posunął się do wydania oświadczenia w prasie. Gwarantował w nim bezkarność osobie, która zwróci mu syna. Obiecał także przekazanie pozostałej części okupu. Niestety to również nie pomogło. Porywacze zerwali kontakt po ostatnim spotkaniu. Tragiczna wiadomość nadeszła 12 maja, ponad 2 miesiące po porwaniu chłopca. Tak o tej sprawie pisał Kurier Poznański. Zwłoki dziecka znaleźli dwaj automobiliści, którzy jechali samochodem ciężarowym drogą przez Mount Rose. W miejscu, gdzie ta droga przechodzi przez podszyty las, szoferzy zatrzymali się na chwilę. William Allen w gąszczu, w dole, na wpół zakrytym gałęziami, ku swemu przerażeniu zobaczył szkielet dziecka, leżącego głową na dół. Na czole chłopca widnieje otwór średnicy 1,5 cm, świadczący, że dziecko zamordowano jakimś ostrem, ale grubym narzędziem. Szkielet był okryty resztkami zbutwiałego ubranka,
niewątpliwie należącego do synka Lindberga. Również strzępy koszulki nie pozwalają wątpić, że znaleziono wreszcie zwłoki tak długo poszukiwanego dziecka. Prócz pęknięcia lewej strony, czaszka znalezionego trupa dziecka Lindberga nosi również ślady pęknięcia po stronie prawej. Lekarze uważają, że rany wywołane zostały bądź przez uderzenie tępem narzędziem, bądź też z powodu wyrzucenia dziecka z jadącego samochodu. Pani Lindberg przyjęła wiadomość o znalezieniu zwłok ze zwykłym jej męstwem. Dramatu sytuacji dodawał fakt, że zwłoki zostały odnalezione niecałe 8 km od posiadłości Lindbergów. Mimo znacznych obrażeń, wezwany na miejsce zrozpaczony ojciec potwierdził tożsamość chłopca. Pomogły mu w tym pozostałości odzieży znalezione przy zwłokach, ale także charakterystycznie zniekształcone palce stóp, które były znakiem rozpoznawczym jego syna. Nikt nie miał już więc wątpliwości. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był poważny uraz głowy, który nastąpił prawdopodobnie już w dniu porwania. Z uwagi na brak jakichkolwiek śladów sprawcy i odcisków palców, policja nie miała żadnego tropu. W pierwszej kolejności podejrzenia padły na osoby z bliskiego otoczenia ofiary. Śledczy pod lupę wzięli służącą, która pracowała dla rodziny. Kobieta była wyjątkowo nerwowa i podawała różne wersje wydarzeń. Tuż przed kolejnym przesłuchaniem okazało się, że podejrzana popełniła samobójstwo. Nie udało się uniknąć oskarżeń w stronę służb o zbyt drastyczne działania. Po czasie alibi służącej na noc porwania chłopca zostało potwierdzone, a trop uznano za błędny. Podejrzenia padły również na emerytowanego nauczyciela, który pośredniczył w kontakcie z porywaczami. Funkcjonariusze dopatrywali się w jego działaniu zmowy z przestępcami. Niczego takiego mu jednak nie udowodniono, a on sam był bardzo zaangażowany w śledztwo. W maju 1933 roku pojawił się obiecujący trop. Część banknotów z okupu została rozpoznana w Banku Rezerw Federalnych. Mimo danych, które znajdowały się na kwicie depozytowym, nie udało się odnaleźć osoby wpłacającej pieniądze. W końcu postanowiono sporządzić portret pamięciowy osoby odbierającej okup. Tutaj szczególną rolę odegrał kordon oraz taksówkarz, który dostarczył jedną z wiadomości od porywaczy. Obaj zgodnie twierdzili, że mężczyzna przedstawiający się jako John mógł pochodzić ze Skandynawii. Szczegółowo przeanalizowano także wszystkie listy. W ocenie ekspertów osoba, która je pisała, mogła być narodowości niemieckiej, jednak od jakiegoś czasu mieszkała w Ameryce. Kolejnym elementem, na którym skupili się śledczy, była pozostawiona przez porywaczy drabina. Nikt wcześniej nie przywiązywał do niej szczególnej uwagi. Na pierwszy rzut oka wyglądała na skonstruowaną byle jak i w pośpiechu. Jednak po głębszej analizie stwierdzono, że musiała zostać zrobiona przez osobę posiadającą wprawę w pracy z drewnem. Mało tego, został wezwany też ekspert ze służby leśnej. Ten rozebrał drabinę na części i dokładnie zbadał, jakie drewno zostało wykorzystane przy jej tworzeniu. Jego ustalenia okazały się ważnym dowodem w późniejszym procesie. W sierpniu 1934 roku znów pojawiły się doniesienia o użyciu banknotów z okupu. Policja od razu podjęła ten trop. Gromadzono informacje o tym, z jakich miejsc otrzymano sygnały i skrupulatnie oznaczano je na mapie, aby w odpowiednim momencie wkroczyć do akcji. Wkrótce udało się dotrzeć do osób, które widziały mężczyznę posługującego się znaczoną gotówką. Rysopis nieznajomego zgadzał się z tym wcześniej sporządzonym przy pomocy emerytowanego nauczyciela oraz taksówkarza. Prawdziwy przełom nastąpił we wrześniu. Rozpoznano 10-dolarowy banknot pochodzący z okupu. Czujny pracownik zanotował numery rejestracyjne samochodu, jakim poruszał się mężczyzna płacący znaczonymi pieniędzmi. W ten sposób udało się namierzyć Bruno Richarda Hauptmana. Policja dotarła do miejsca zamieszkania podejrzanego.
Jednak najpierw postanowiono uważnie obserwować dom. Po całej nocy oczekiwania, rankiem 19 września, z budynku wyszedł mężczyzna, który przypominał osobę z portretu pamięciowego. To wystarczyło śledczym i natychmiast doszło do zatrzymania. Od samego początku wiele rzeczy się zgadzało. Hauptmann był cieślą, pochodzącym z Niemiec, jednak od 11 lat mieszkał w USA. W jego domu znaleziono rzeczy, za które zapłacono banknotami z okupu. Został także zidentyfikowany przez taksówkarza. To Hauptmann przekazał mu do dostarczenia jedną wiadomość, która okazała się listem od porywacza. Wkrótce potem zidentyfikował go także Cordon. To na pewno jemu przekazał okup. Kolejnym krokiem było porównanie charakteru pisma zatrzymanego z tym z listów od porywaczy. Badanie wykazało niezwykłe podobieństwo. Bruno Hauptmann miał 35 lat. Pochodził z Saksonii. Był w przeszłości karany za rozboje. W 1925 roku stanął na ślubnym kobiercu, a w 1933, czyli rok po porwaniu Charlesa Lindberga juniora, podejrzany sam został ojcem. Hauptmann z zawodu stolarz przez lata w ten sposób zarabiał na życie. Jednak wiosną 1932 roku skupił się na handlu akcjami. To zbiegło się w czasie ze zniknięciem chłopca. W końcu ruszył proces, a Hauptmann został oskarżony o morderstwo. Jak się okazało, drewno z podłogi na strychu domu podejrzanego miało być tym samym, z którego zbudowana była drabina użyta przez porywacza. Ponadto na ścianie szafy znaleziono wypisany adres oraz numer telefonu Johna Cordona. Narzędzia, jakie posiadał na swojej posesji, również zostały rozpoznane jako te, których użyto do skonstruowania drabiny. Znaleziono także kilkanaście tysięcy dolarów z okupu. Sam oskarżony nigdy nie przyznał się do winy. Miał tłumaczyć, że pieniądze należały do jego przyjaciela, a ten wrócił do Niemiec. Te wyjaśnienia nikogo jednak nie przekonały. 13 lutego 1935 roku Bruno Richard Hauptmann został uznany za winnego i skazany na śmierć na krześle elektrycznym. Obrona złożyła apelację, jednak bezskutecznie. Wyrok śmierci został wykonany 2 kwietnia 1936 roku. Nie wszyscy jednak zgadzali się z wyrokiem. Pojawiły się osoby, które próbowały przeprowadzić śledztwo na własną rękę. Według niektórych niczego poza posiadaniem podejrzanych banknotów Hauptmannowi nie udowodniono, a większość dowodów była sfabrykowana. Pod wątpliwość poddane zostało także rozpoznanie mężczyzny przez Johna Cordona, ale nikt nie zdołał udowodnić niewinności skazanego. Jak możemy wyczytać z książki Trupia Farma, autorstwa Billa Bassa i Johna Jeffersona, przez wiele lat imię męża starała się oczyścić Anne Hauptmann, która również nie wierzyła w jego winę. Zdecydowała się nawet na pozew przeciwko policjantom prowadzącym jego sprawę, a także przeciwko gazetom piszącym o Hauptmannie. Sąd odrzucił jednak jej roszczenia. Nie zabrakło teorii spiskowych na temat sprawy oraz głosów mówiących, że za porwaniem oraz śmiercią Charlesa Lindberga juniora może stać jego ojciec. Na to nigdy nie znaleziono poważnych dowodów. Dzisiejszy podcast powstał we współpracy z Audioteka.pl. Dobrze opowiedziane historie. Koniecznie zajrzyjcie do opisu odcinka. Czeka tam na Was link promocyjny, dzięki któremu otrzymacie 30 dni darmowego dostępu do Audioteka Klub. Jeszcze raz polecam Wam audioserial Narutowicz. Dlaczego kadencja pierwszego prezydenta Polski została przerwana w tak brutalny sposób? Odpowiedź znajdziecie w tej superprodukcji, dostępnej w serwisie audioteka.pl. Kolejny premierowy odcinek podcastu Opowiem Ci historię już w przyszły poniedziałek o 20:00. Zapraszam, Kamil Barnowski.